Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj opowiem Wam o nazwach miejscówek na mapie Bind. Od tej mapy zaczniemy, bo jest to nam bardzo prosta, jeżeli chodzi o układ. I dlaczego taki odcinek? Myślę, że nazwy miejscówek są bardzo ważne nie tylko dla początkujących graczy, ale dla wszystkich, żeby dawać dokładne info. Myślę, że o komunikacji w drużynie nagram inny odcinek, jak dawać to info, jak dawać szybkie, dobre info. Na pewno będzie o tym inny odcinek, ale zaczniemy sobie właśnie tutaj na mapie Bind od strony atakującej. Jak naciśniemy sobie M, to wyskoczy nam duża mapka i są tutaj nazwy niektórych miejscówek, co jest bardzo fajnie zrobione, pomaga to początkującym graczom. Ja mam niestety nazwy tych miejscówek po angielsku, tak mi się przyjemnie gra generalnie, jak gry są po angielsku. Wy możecie mieć po polsku, po angielsku, nie ma to różnicy, bo w matchmakingu, jak wyjdą rankedy, to większość waszych teammateów będzie anglojęzycznych, jeżeli nie będziecie grać sobie piątką, stałą piątką Polaków. Tak więc warto znać te nazwy i po angielsku, i po polsku. Ja postaram się je wyjaśnić po polsku i po angielsku. Zaczynamy sobie tutaj od jaskini, tak zwanego cave'a po angielsku. Po prostu to przejście między przed konektorem od strony atakującej. Tu mamy spawn terrorystów, no albo strony atakującej, raczej terror spawn będzie się na to mówiło, jest to troszkę szybsze i z nawyku z CS-a. Zaczniemy od prawej strony, tutaj mamy shorta, gdzie idziemy. Short bardzo ważny do zajęcia z obydwu stron, przeważnie będzie przeciwnik po lewej, po prawej. Mamy tutaj short, a ten short jest po angielsku. Po polsku też raczej mówi się short, możemy powiedzieć gala, jak to jest na daście. Po lewej stronie mamy wnękę albo kobi, tak się mówi po angielsku. Tutaj mamy boksy, filar albo pilar. Chyba po angielsku jest pilar po prostu. Teleport na B, tutaj mamy zygzak albo U-Haul, tak mówią po angielsku z tego co słyszałem. Po lewej mamy pipes albo elkę, słyszałem, że tak mówią po polsku. Po prostu tutaj mamy BS-a, skrzynki na A albo boxes. Tutaj mamy w tym wejściu kible albo łazienki, po angielsku mówią na to showers. Teleport na A. Tutaj zapewne, jeżeli będziecie grali sobie jakąś piątką, to warto mieć nazwy na każdą z tych skrytek, żeby dawać jeszcze lepsze informacje, czyli jeżeli powiecie kible, no to ten przeciwnik może być wszędzie, ale warto pewnie mieć nazwę na ten kąt, tutaj na wyjście z kibli, na ten kąt po prawej, na te skrzynki, jak tutaj jest przeciwnik, warto mieć takie dokładne info. Ja tutaj będę mówił po prostu ogólnikowo, żeby początkujący gracze mogli wiedzieć, o co chodzi. Tutaj mamy A-track albo autko, no zależy jak sobie na to powiecie. Myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Wygląda to jak auto, można powiedzieć auto po prostu. Tam mamy okno albo heaven po angielsku. Tutaj jest napisane tower, nie słyszałem, żeby ktoś na to mówił tower, ale też pewnie się z tym zderzycie, tak więc warto też znać te nazwy, które są na M. I to jest w sumie z grubsza bombsite A od strony atakującej oraz troszkę od strony broniącej. Tutaj jeszcze o jednym, o czym zapomniałem powiedzieć, to jest właśnie ta poczekalnia, czyli tak zwane lobby po angielsku, gdzie mamy ten odcinek przed teleportem, przed kiblami oraz przed shortem. Idąc w drugą stronę, od strony terrorystów, czy tam od strony atakującej, mamy konektor. Konektor A, konektor B, to właśnie jest takie bardziej dokładne info. A to jest tutaj ten zakręt przed shortem, konektor B to jest ten zakręt przed wejściem na mida. Tutaj jest mid, niektórzy mówią na to B short, niektórzy mówią window, przed oknem, zależy jak komu się powie. Ja wolę na to mówić mid, żeby jakoś zróżnicować te nazwy miejscówek. Tutaj jest short, tutaj jest mid. Zamiast mówić A short, B short, po prostu może się to pomieszać. Lepiej mieć mida i lepiej mieć shorta, żeby było łatwiej to rozróżnić. Teleport na B, raczej wyjście z teleporta. Wszyscy raczej słyszą, jak ktoś wszedł do teleporta, więc nie trzeba za bardzo tego nazywać. Tutaj ta wnęka też by się przydała, jakaś miejscówka na to, jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś na to mówił, bo zawsze to lepiej wiedzieć, czy ktoś jest po lewej, czy po prawej, a nie wchodzić i się rozglądać w obydwie strony, bo może zająć to troszkę czasu i możemy przez to zginąć. Tutaj mamy window albo okno po prostu. Jak wyskoczymy sobie na A, to dobrze też omówić tą stronę. Tutaj mamy klasycznego longa, większość z Was pewnie wie i tak samo go nazwało z Dusta dwójki z CS-a, czyli tak zwaną długą. Tutaj mamy albo lobby, chyba to się nazywa.
tak, Belobby, tak więc mamy po angielsku Alobby, Belobby, po polsku słyszałem, że po prostu na to mówią fontanna, bo tak to wygląda i nie ma po co sobie komplikować życia. A teleport, albo ta wnęka przy teleporcie, żeby powiedzieć ludziom, gdzie przeciwnik może stać. Następnie na bombsite B mamy boksy na B. Tu nie wiem, czy jest jakaś miejscówka, jest jakaś nazwa na tą miejscówkę. Fajnie, jakbyście napisali w komentarzach, bo ja też mogę wszystkich tych miejscówek nie znać. Wy możecie mieć jakieś nazwy na to i fajnie, jakbyśmy współpracowali i nazwali jakoś te wszystkie miejscówki. Kolejna wnęka na B, raczej wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Kontener albo bombsite. Jak będziecie krzyczeli przed BS-em, za BS-em, to ludzie raczej też będą wiedzieli, tutaj jest przed BS-em, tu za BS-em, wszyscy powinni wiedzieć, o co chodzi. Przechodząc do tej takiej wnęki, tutaj słyszałem różne nazwy, po angielsku przeważnie na to mówią elbow, a po polsku odnoga, też nazwa z CS-a. Tutaj mamy hall, tak zwany po angielsku. Po polsku w sumie nie wiem, jak to się nazywa. Nie słyszałem, żeby ktoś jakoś to specjalnie nazywał. Zawsze ludzie krzyczą od CT, czyli od strony broniącej. Nie wiem, czy jest jakaś nazwa na to. Jeżeli macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzach. Tutaj mamy CT spawna albo defender spawna. Myślę, że CT się bardziej przyjmie, bo po prostu szybciej się to wymawia. I to by było na tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą mapę. Jest to bardzo prosta mapa. Ma ona cztery główne przejścia, czyli łazienki, short, mid oraz long. Te cztery przejścia należy trzymać i dlatego fajnie jest mieć nazwę na każde z tych przejść i na każdą z tych miejscówek. Łatwiej się komunikuje w ten sposób, jeżeli powiecie, że ktoś ma 90 mniej w kiblach, to wasz teammate, który gra sobie z BS-a i patrzy tutaj, będzie wiedział, że ktoś na mniejszym HP będzie wchodził z tej strony, tak samo jak powiecie dwóch od shorta, no to on wie, gdzie się ma patrzeć. Ważne są nazwy tych miejscówek, żebyście mogli dawać właśnie takie informacje i lepiej grać z drużyną. I warto też je znać po angielsku, bo jeżeli będziecie grali sobie rankedy sami, to fajnie jest móc się dobrze komunikować z waszymi teammate'ami i jakieś tam lepsze morale trzymać. Zrobię też kolejne mapy, jeżeli ten odcinek wam się spodoba. Spróbuję zrobić taką infografikę w opisie, żeby po prostu te nazwy po polsku tutaj sam napisać, niż żeby mieć te standardowe nazwy i będziecie sobie mogli po prostu na to zerknąć, jak wam się zapomni jakaś nazwa. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pomysły albo właśnie nazwy miejscówek na mapie Bint, to napiszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.